Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę Państwa, naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, TVP Info i Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, odbył się festiwal Góra Literatury Fundacji Olgi Tokarczuk. No i gościem tego festiwalu była minister do spraw sprawiedliwości, demokracji, Europy i równego traktowania kraju związkowego Saksonia, dlatego że kraj związkowy Saksonia był współorganizatorem tego festiwalu. Prowadziła spotkanie z panią minister dziennikarka TVN-u Katarzyna Kolenda-Zaleska i pani minister nie omieszkała się podzielić swoimi różnego rodzaju opiniami na temat Polski na tym festiwalu. Dwa fragmenty Państwu pokażę. Przepraszam, że one są takie to dość długie jak na nasze standardy, ale myślę, że warto się z nimi zapoznać. Pierwszy dotyczył tego, co się dzieje z kobietami w Polsce i Marty Lempart. Bardzo proszę. Aber auch und Stichwort Frauenrechte, das will ich an der Stelle. Mówiłam także o prawach kobiet i to jest sprawa, która zasługuje również na co najmniej wzmiankę. Wiem, bo śledzę to na bieżąco w mediach i w prasie niemieckiej, jakie skutki przyniosło rygorystyczne zaostrzenie ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce. Skoro nawet w Niemczech pisano o tych trzech tragicznych przypadkach ciężarnych, które zmarły w polskich szpitalach, nie doczekawszy się właściwej interwencji medycznej, to jest coś, co napawa mnie wręcz przerażeniem. Ale jednocześnie otuchę daje też to, że jest tak wiele kobiet i wspierających ich mężczyzn, które walczą o samostanowienie, o możliwość decydowania o sobie i o swoim ciele. Dokładnie przypominam sobie, jak zaimponowała mi Marta Lempart, kiedy w czasie pandemii koronawirusa, ryzykując naprawdę poważną kolizję z prawem, które wtedy obowiązywało, była w stanie zorganizować gigantyczną demonstrację i późniejsze wszystkie akcje strajku kobiet, to było coś dla mnie naprawdę imponującego. I samo to, że wieść o tym rozchodzi się też po sąsiednim kraju, chyba świadczy o skali całego tego zjawiska. A oprócz tego pani minister postanowiła podzielić się swoją troską o dyskryminowanie w kraju dyktatury prawicowej, czyli Polsce, mniejszości, a szczególnie mniejszości LGBT. Bardzo proszę. Jakość demokracji można poznać po tym, jak traktuje ona mniejszości, wszelkiego rodzaju. Mniejszości etniczne, religijne, mniejszości, jeśli chodzi o orientację seksualną, mniejszość LGBTQ i tak dalej. Myślę, że to, co widzimy w Polsce, to, co widzimy na Węgrzech, ale nie tylko, bo nie tylko o tych krajach trzeba mówić, świadczy o tym, jak bardzo odchodzi się od pewnych wartości, które uznawaliśmy za dobro ogólne właściwie i za coś, co nie podlega zakwestionowaniu. Atak na prawa mniejszości jest generalnie atakiem na demokrację, również jest atakiem na większość. To, co mnie napawa ogromną troską w obliczu czekających nas wyborów w przyszłym roku do Parlamentu Europejskiego, to to, że tego rodzaju wybryki świadczące o nieposzanowaniu praw mniejszości mogą się mnożyć jako też element właśnie kampanii przedwyborczej. No, rozczuliła mnie bezgraniczna wiara pani minister w to, co pisze niemiecka prasa w sprawie tych trzech wydarzeń, które miały miejsce w Polsce. No, ale także jej troska o losy LGBT. Coraz częściej kraje związkowe, landowe Niemiec graniczące z Polską, no, czują się tak jakby odpowiedzialne za to, co się dzieje, nie tylko w dziedzinie praw LGBT czy praw kobiet, ale na przykład ochrony środowiska. Bardzo tutaj pilnują, żeby nie powstały jakieś inwestycje, które zagrażają środowisku, a de facto zagrażają gospodarce niemieckiej. Ale proszę Państwa, ten festiwal to miał być festiwal literatury. Tam przy okazji był mały skandalik, bo okazało się, że oprócz kraju związkowego Saksonia, to takim współorganizatorem, a właściwie nie współorganizatorem, tylko jest firma windykacyjna Kruk. Zarzucano pani Tokarczuk, że ta firma jest przemocowa, nawet sprzyjające jej media o tym pisały. No ale również brali w tym udział takie osoby jak Igor Tuleja, Adam Bodnar. No i nagle z imprezy literackiej zrobiła nam się impreza polityczna. Agnieszka Siewereniuk-Maciorowska.
Ale to było wiadomo od samego początku, że taki charakter pewnie będzie tak ta impreza miała, bo wystarczy właśnie popatrzeć na niektóre nazwiska, żeby zdać sobie sprawę, że bez polityki się nie obejdzie. Ja powiem, że odnośnie tego, co wysłuchaliśmy tutaj w tych dwóch fragmentach, ja nie będę się szeroko jakoś do tego odnosić, ale co do LGBT, no ja nie znam przypadku w Polsce żadnego, nigdy w historii naszego kraju, żeby jakakolwiek osoba tak zwana LGBT dzisiaj była za swoją orientację więziona, była, że tak powiem, nie wiem, karana za to, tak? Takich historii ja nie znam. Jeżeli pani ta niemiecka minister wie, zna takie przypadki, to niech powie, bo ja mogę jej wskazać wiele przypadków akurat wsadzania do więzień w Niemczech osób właśnie o orientacjach homoseksualnych czy też tam innych, tak? Więc no, mówienie tutaj, pouczanie takie Polski cały czas jest już po prostu, ja powiem, że to nawet nie jest niesmaczne, to jest po prostu groteskowe. Jeszcze w ustach akurat niemieckiej polityk, która, no, ma, jej kraj w zasadzie ma taką przeszłość, jaką ma, który wyrżnął, wymordował, wystrzelał, zagazował po prostu miliony ludzi na całym świecie tylko dlatego, że byli nie Niemcami, bo to tak już można powiedzieć. Więc ta pani powinna po prostu przemknąć się, krótko mówiąc, i nie zabierać głosu w takich sprawach. I jeszcze taka druga rzecz w sprawie LGBT i tutaj jak to wielce jest poszkodowana ta grupa społeczna. Ja powiem, no za LGBT stoją największe koncerny, największe, z najwyższymi dochodami, największe media, różnego rodzaju aktywiści, politycy, wszyscy, kto tylko może, i dalej ta grupa jest poszkodowana. I powiem tak, to nie jest kwestia, że ta grupa jest poszkodowana, czy jest jakaś gorsza, czy gorzej traktowana, bo tak nie jest. To jest tylko kwestia osób, które chcą pokazać się, że coś znaczą, że coś mogą, że starają się rozwiązać jakiś problem, dlatego zajmują się problemami nieistniejącymi, ale dzięki temu oni funkcjonują jako osoby ważne. I tyle. Marku, no właśnie, bardzo się troszczą nasi zachodni sąsiedzi o różne przejawy demokracji w Polsce. Ta pani minister także ucieszyła się z tego powodu, że no nie ma tych stref. Ostra reakcja Zachodu spowodowała, że w Polsce nie ma tych stref wolnych od LGBT, a samorządowe organizacje, samorządowe różnego rodzaju instytucje wycofują się z uchwalania karty rodziny. No właśnie, co ty na to powiesz? No, Agnieszka trąciła już pewien epizod historyczny, okruch historycznej wrażliwości. Ja przypomnę, że kiedyś Niemcy troszczyli się o brak korytarza do Königsberga, więc ta ich wrażliwość rzeczywiście jest wobec spraw polskich niezwykle genetyczna. No, współcześnie mamy do czynienia z lawiną wypowiedzi, które są próbą bezpośredniej ingerencji w polskie sprawy, zresztą na różnych szczeblach politycznych. Bo przecież i niedawna wypowiedź pana Webera, w Gdańsku z kolei mieliśmy wcześniej wypowiedzi pana Franka Imhoffa, który w ratuszu głównego miasta pouczał Polskę w sprawie praworządności. To jest przewodniczący parlamentu bremeńskiego z CDU, hodowca bydła, który poczuł taką wenę, mówiąc do polskich polityków samorządowych o deficytach praworządności. To jest konsul Kornelia Piper w Gdańsku, która bezpośrednio po wyborze kanclerza Scholza w wywiadzie dla Deutsche Welle mówiła mniej więcej to samo, co powiedziała pani Majer w czasie tego rautu literackiego fundacji pani Tokarczuk. No i to jest też ambasador Bagger, który miał, kończący właśnie misję, który miał podobne spostrzeżenia. No moim zdaniem Niemcy w różny sposób próbują wesprzeć te siły polityczne w Polsce, które zdaniem strategów niemieckiej polityki są i będą lepszym partnerem dla realizacji dalekosiężnych celów polityki niemieckiej. To nie są wypowiedzi przypadkowe, to się układa w pewien spójny chór niemieckich polityków, w którym wybrzmiewa partytura niemiecka, a nie partytura polska.
No tak, ale odnosi się wrażenie, że sufluje, no to jest ingerencja. Sufluje głównie polska opozycja i polskojęzyczne media, które w Polsce bardzo... Ale dużo... też, jeżeli pozwolisz, polscy politycy, ostatnie głosowanie w Parlamencie Europejskim, liderów polskiej polityki, europosłów z różnych ugrupowań, w tym byłych premierów, pokazuje, że łatwo znaleźć lekkomyślnych sojuszników dla takiej polityki. No powiedziałeś, że szukają lepszego partnera, ja bym powiedziała, szukają uległego partnera, bo to chyba będzie lepsze słowo. Agnieszko, być bardziej delikatny. Tak, Agnieszko, wracając do tej wypowiedzi pani minister, która mówi o dyskryminowaniu grup LGBT i zaostrzaniu prawa aborcyjnego, to jest zadziwiające, że na przykład przewodniczącą Parlamentu Europejskiego jest Cypryjka, a na Cyprze jest całkowity zakaz aborcji i ja nie słyszałam w ogóle z Brukseli jakiegokolwiek sygnału, że ktoś potępia Cypr za to, że w ogóle żadnej aborcji, nawet z przyczyn związanych z ochroną zdrowia kobiety czy gwałtu, nie można dokonać. Ale to znaczy, umówmy się, że rozmawiamy w gronie ludzi rozumnych, tak? I nasi widzowie też tacy są, więc żadnym to zaskoczeniem dla takich osób nie jest, że Parlament Europejski w ten sposób się zachowuje. Nie jest też żadnym zaskoczeniem, że tutaj słyszeliśmy wypowiedź niemieckiej polityk, która mówi dokładnie tym samym głosem, bo Unią Europejską, Parlamentem Europejskim rządzą Niemcy. Ja tylko mogę się dziwić, że ludzie zebrani w takim miejscu, bo no, to byli w końcu Polacy, czy przynajmniej osoby z polskim obywatelstwem, że słuchają takich bredni, bo normalnie to powinno się taką panią delikatnie, kulturalnie, żeby nie robić awantury, wyprowadzić po prostu poza teren imprezy i podziękować za uwagę. Bo ci ludzie tak naprawdę, ja mówię tutaj o tych z polskimi obywatelstwami, nie zdają sobie sprawy z tego, że tego rodzaju dyskurs, tego rodzaju jakby debata, bo owszem, można rozmawiać o problemach istniejących, ale podważanie w ogóle kłamstwa, które się wypowiada, podważanie tego, co w Polsce stanowi prawo, kto stanowi te prawo, podważanie wyborów demokratycznych, jak Polacy głosują, to ci ludzie sami sobie wiążą pętle na szyję. Niemcy chcą podporządkować sobie nie tylko Polskę, chcą podporządkować całą Europę, a ci ludzie, którzy siedzą tam, słuchają i przytakują, bądź się cieszą się na tego rodzaju słowa, robią, dokładnie pomagają robić kolejny krok właśnie w tym, żeby Niemcy rządziły całą Europą, w tym, żeby Polska straciła suwerenność. I wtedy ci ludzie będą po prostu pod butem niemieckim, może, no nie wiem, no chyba, że im tak się podoba, ale to zawsze można wyjechać do Niemiec, zmienić obywatelstwo. To można zrobić łatwiej, nie trzeba w to mieszać od razu dużych grup społecznych. Marku, no, chyba Agnieszka ma zbyt wysokie wymagania co do osób, które prowadziły te panele. No trudno wymagać, żeby pani Kolenda-Zalewska nagle zaprotestowała, że prawo aborcyjne w Polsce to jest takie, a nie inne, albo że nie ma żadnych przepisów, które by dyskryminowały osoby LGBT. Wręcz przeciwnie, konstytucja polska zapewnia wszystkim obywatelom jednakowe traktowanie bez względu na wyznanie, bez względu na... No, wymienia tam się enumeratywnie różne rzeczy, także orientację płciową. No, myślę, że najważniejsze jest chyba to, i to powinniśmy mówić głośno, że polska polityka, polska debata publiczna nie potrzebuje niemieckich mentorów, nawet jeżeli są ministrami w regionalnym rządzie. To odwrotnie niż minister Sikorski, należy uważać, że w tej sprawie niemiecka bezczynność jest dużo bardziej zdrowa i służąca wzajemnym relacjom niż niemiecka aktywność. Natomiast to, że jest część polskiej sceny politycznej, medialnej, część mediów, które z nieustannej intensyfikacji tematyki społecznej, tematyki gender, tematyki kulturowej, czyni główne narzędzie komunikacji publicznej, no to jest fakt, z tym się musimy w demokracji pogodzić i z tym powinniśmy nieustannie polemizować. No trzeba powiedzieć uczciwie, że dla wielu osób sprawa ich preferencji seksualnych nie jest tak istotna jak dla Roberta Biedronia, który z własnej orientacji seksualnej uczynił swój znak rozpoznawczy w byciu politykiem. I tu musimy skończyć, ale w tym samym gronie, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.